Okej, okay. Mamy kolejny dzień. Papę już załatwiłem wczoraj, ale niestety się ściemniło. Poza tym trzeba było do sklepu, także tak to w życiu jest. Już nie zdążyłem wczoraj tego zrobić, ale teraz póki co jeszcze mamy tutaj trochę cienia. No i postanowiłem, że najpierw zacznę przyklejać, pomimo tego, że już mam tą papę, ale dzisiaj zapowiadają jakąś burzę. No i teraz, no już jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, wszystko przeciwko mnie. Teraz muszę się śpieszyć, żeby to przykleić, żeby mi tego wiatry nie poniszczyły. No i żeby to zrobić, no to pierwsze co, to muszę najpierw poobcinać te końcówki, które tutaj mi zostały, bo zostały takie troszkę długaśne. Tak to wygląda. O, tam nie wiem, z pół metra może lepiej. No i jak to poobcinam, to będę mógł już lepiej to wywinąć, bo z tamtej strony całkiem nieźle mi się wywinęło. Tak jest jak krótko ten zwis, ten nadmiar jest malutki, a tutaj raczej bym miał problem, dlatego i tak kiedyś to trzeba zrobić, także to będzie pierwsza rzecz. I tu przy okazji można zaobserwować, jaka gruba jest ta papa. No, myślę, że lekko 2,5, może 3, nie, ale z 2-2,5 mm to ma. Także to nie jest taka podkładówka, tylko to jest już właśnie taka papa troszkę lepsiejsza. No i troszkę lepiej kosztuje niż podkładówka, w sensie drożej. No ale nie. Nie oszukują, powiedzmy, przynajmniej tak mi się wydaje. Wygląda bardzo ładnie. Jakość póki co wygląda na bardzo, bardzo fajną. Także dalej do roboty. No teraz już mogę ładnie sobie to popodwijać i brać się do smarowania tym lepikiem na zimno. Lepik wybrałem. Od razu mogę pokazać. Lepik wybrałem tej samej firmy Izohan, lepik na zimno, asfaltowo-żywiczny klej do papy, czyli w zasadzie to, co jest nam potrzebne. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo ściekał, ale no to się za chwilę przekonamy. Przy okazji kupiłem sobie jakieś takie rękawiczki do wywalenia potem, bo się pewnie uwalę, i no jakąś takie coś do nakładania tego mazidła. No jak to zawsze, nie wiem, kto kiedyś nakładał te dziadostwa, to wie, że to jest ledwo się gdzieś nie dotkniemy i zaraz problem. No i tak to wygląda odwinięte już. Na razie jest w ogóle nieprzymocowane. No i tutaj warto zwrócić uwagę, żeby właśnie nie zgniatać tej papy za mocno, ponieważ papa, jak się ją zbyt mocno zgniecie, to sobie pęknie. Jakbyśmy tutaj ją zmiażdżyli, to mogłaby pęknąć i przeciekać. No ta wydaje się dość elastyczna, póki co nic się z nią nie dzieje. Jak na razie idzie dobrze. No i co? Mazidło jak mazidło. Dość płynne. Czyli właśnie niestety, ale pewno będzie mogło ściekać.
dopóki jakoś tam nie zwulkanizuje czy coś na słonku. No i co? Bez zwlekania chyba trzeba się wziąć do roboty. Ach. I zobaczymy, jak to będzie szło. Mam nadzieję, teraz kurczę się zastanawiam, czy w ogóle ten jedno wiadro starczy. No i tak, trzeba to uważać, żeby to się nie nakapało wszędzie dookoła. No i tak, po kawałku po prostu rozsmaruję. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Pomalutku to idzie, ale nie ma się co śpieszyć. Lepiej wolę nie nabrudzić. Nie będę tego rozlewał całego. Pamiętam, że jak kiedyś kładłem taką papę zwykłą też na taki właśnie zimny lepik, to w zasadzie na jedną rolkę, która mogła mieć no może góra 10 metrów, to mi zeszło całe wiadro. I teraz się obawiam, że tutaj też może tak być, że to podobna jest wydajność. No tak, ale tutaj, tak jak widzicie, tylko będę robił troszeczkę na brzegach. Także, no zobaczymy. No i co, zaczyna mi to troszeczkę już spływać, także powiem wam, że zaczynam godzić się z myślą, że to niestety, ale będzie musiało mi trochę pokapać. Szczególnie na początku ta smoła będzie mi wylatywała. Jakoś to się postaram jeszcze zgarnąć. Ale no jest ten środek, ten klej taki dość płynny. No. Jak tam go nie umiem. Może rozsmarować odpowiednio. No ale tak to wygląda teraz. Postaram się go tutaj przenieść bardziej w tą stronę cały. A szczególnie tutaj, gdzie takie są większe ołeczki. I zobaczymy. Bo w zasadzie po całości on zaczyna. No, to może w tym wypadku też by się dobrze sprawdziło, jak te deski wysykają w łódeczkę, to może też pomoże, że on się utrzyma w środku. Zobaczymy. Ale coś jeszcze, jak to ścisnę, przydepnę, to wszystko mi wyleci dołem. Znaczy dołem. No po prostu z nabrzeżek. I taka to będzie z tego lekcja. Bo jak to będzie, tak mi się wydaje, że jak to będzie na słonku, to przez pierwsze parę miesięcy będą po prostu kapały mi kropki. I muszę się starać tak robić. O, kot przylasł. Muszę tak się starać to porobić, żeby te kropki mi nie spadały na głowę między szparami. Bo tutaj jest chyba jedyne takie miejsce. Tylko to też w zasadzie to jest już poza tym miejscem, gdzie będzie podłoga, także no dobra, teraz muszę odłożyć, bo będę przyklejał. I tak, zacząłem od środka, najpierw jeden boczek, teraz drugi boczek przyłożymy i mam nadzieję, że to już będzie po sprawie. O. No i tak,
Teraz tylko przygnieść. I można się brać za kolejne. No, dobra. No i z drugim paskiem już będzie troszkę łatwiej. Będę sobie nakładał o tak tutaj. I po tym paseczku, nie za dużo, może tak do połowy. Że mi za dużo nie wyciekało z kolei. A powiem wam, że ta papa już sama zaczęła wulkanizować. Tutaj, gdzie jest na słonku, ona już zaczęła się troszeczkę po trochu przyklejać jedna do drugiej. Także jestem pozytywnie, no może nie zaskoczony, ale przynajmniej potwierdzone mam to, co sobie myślałem, że tak na podobnej zasadzie jak ten gąd bitumiczny, który ponoć sam wulkanizuje od słońca, to tutaj będzie się działo podobnie. Także nie boję się, że ona mi nagle odleci. I tutaj zmieniłem zdanie i po bokach nie będę przyklejał. Tylko zawinę tą papę i od spodu, od dolnej strony też ją papiakami złapię po 2-3 może na pasek. I powinno być git. Tak mi się wydaje. I to będzie najbezpieczniejsze, najpełniejsze zabezpieczenie niż to tylko ma tak. Bo na początku myślałem, że może zagiąć i od boku. No i taki kąt prosty, ale w sumie jak zrobię taką literkę C, zawinę pod spód i złapię papiaczkiem, to będzie najbezpieczniej, że mi od brzegów nie będzie gniło, no jak w miarę upływu lat. Także taki plan na dzisiaj. I tak to właśnie tutaj końcówka wygląda. I tu widać też, jak się właśnie ta papa zagina, że to ona tego nie lubi, bo tutaj już taka jest zagięta. To jest, no tak już będzie musiało być i to akurat na tym to dobrze, na brzegu.
ale jakby tak się działo właśnie gdzieś tu po środku, no to to już jest osłabione miejsce. Trzeba troszkę byłoby uważać, albo jakoś to jeszcze to, nie wiem, wzmocnić, czy więcej tego kleju napaćkać. Ale mi się podoba, jak jest tak na czysto, powiedzmy, że ten klej nie wylatuje. Zobaczymy, no może w sumie to może się nie powinienem nie przejmować i tak robić, żeby klej się napaćkał, a będzie może trochę pewniej, że to się porządnie przyklei. No ale póki co tak robię. Zobaczymy, jakie będą tego efekty za jakiś czas. Zakładka tutaj jest całkiem spora. O, no mówię, to samo się też będzie przyklejać po prostu od słońca. Już teraz tego nie będę odczepiał, bo to można tylko uszkodzić. Z dachami to tak jest papowymi, że jak już się coś położyło, to lepiej drugi raz nie dotykać, bo tylko się pogorszyć sprawa może. I w związku z tym właśnie trzeba się starać, żeby za pierwszym razem już sobie ułożyć tą papę, bo potem trudno jest poprawiać, żeby ją ułożyć elegancko i żeby jak właśnie tak smarujemy, to żeby już nie odklejać w celu robienia jakichś poprawek i tak dalej. No i dalej do roboty.